Siema, pokażę wam dzisiaj nowe kopiowanie, jeden po drugim. Potrzebny nam jest jeden znajomy. Auto, które chcemy skopiować w mobilnym centrum operacyjnym. Robię to na przykładzie LEDZI, żeby pokazać, że tu nie potrzeba tablic iFruit. Mógłbym użyć któregoś auta z areny, ale tam nie widać blach. Potrzebny nam jest jeden znajomy. No, mobilne z przechowaniem pojazdów, baza, w bazie tyle motorków, Fadzio albo Sanchezów, ile chcemy sobie zrobić kopii. Tu mam dwa. Nie robię więcej kopii. Zaproszenie od Lestera do starego, do na... Ustawiamy się na otwartym menu interakcji, tak jak przy kopiowaniu od znajomych po lewej stronie tego żółtego kółka. Wyłączamy interakcję, wysiadamy. Jak widzimy, że znajomy nam mówi, że wjeżdża, to my przyjmujemy zaproszenie od Lestera do tego napadu z bazy. Znajomy jest w naszym bunkrze bez samochodu. My go zapraszamy do naszej bazy teraz. A ja tu robię sam, to dlatego to tak mozolnie wygląda. Jak się to robi ze znajomym, to jest o wiele szybciej. Dobrze jest, gdy ma się bazę blisko bunkra, wtedy idzie to już całkiem szybko. Znajomy jest już w bazie, siadamy na jeden z motorków. Gdy widzimy, że nasz znajomy znika nam z tyłu z motorku, my z niego zsiadamy, on ma animację wjeżdżania do naszego bunkra. O, tu nie trafiłem w te drugie okienko, żeby to równo wyglądało, no niestety, no ale wszystko mówię. Gdy znajomy jest na czarnym ekranie, odpalamy misję, tytaniczna robota lub jakąkolwiek. On ma komunikat, że grupa rozpoczęła akcję, to my opuszczamy lobby tytanicznej roboty, on potwierdza pierwszy komunikat, potwierdza drugi. Jest na motorku, zsiada. Teraz znajomy nasz musi udać się do naszego Avengera. Gdy wejdzie do Avengera, powinien znaleźć się w bunkrze. Gdy jest w bunkrze, musi bardzo szybko teraz biec do naszego mobilnego centrum operacyjnego. Gdy wejdzie do mobilnego, powinien być w Avengerze naszym. Jeżeli będzie w mobilnym, to się nie udało, wtedy musi znajomy opuścić sesję, dołączyć jeszcze raz i trzeba to zacząć od nowa. Był w Avengerze, wychodzi z niego. Teraz nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko znajomy musi wsiadać, my zsiąść z motorka. No to ja mówię, ja tu sam sobie to robiłem, to tam na dwa pady miałem trochę ciężko tu trafić. Ja zsiadam, on wsiada, ale on musi kliknąć raz Y, drugi raz trzymać, a my w tym momencie zsiadamy. To ja mówię, no tu miałem problem trafić, ale to jest tak, już kiedyś było coś takiego, tylko to się wsiadało do samochodu. Gdy tutaj trafimy, że znajomy przesiądzie się za kierownicę, może podjechać nam do naszego łóżka tam w bazie i tyle, ile mamy tu motorków, tyle możemy ich tam podstawić. Maksymalnie jest to 7. Ja to robię na dwóch, bo robię to specjalnie, żeby pokazać, że glitch nie wymaga tablic iFruit. Podstawiliśmy jeden. Podstawiamy sobie drugi, można trzeci, czwarty, no 7, tam się zmieści, bo tyle aut, pojazdów mieści się w bazie.
tak jak mówiłem, no nie jest to równo, ale... My wsiadamy, motorek się odpala, znajomy klika raz Y, drugi raz go trzyma, to my zsiadamy. Widzimy, że on tam zadziera nogę do góry, aż się przesiądzie za kierownicę. Też osobiście cały czas działa. To kopiowanie pół solo ze znajomym kopia co 2-3 minuty. Osobiście polecam robić tego glitcha jak tego, tamten jest o wiele szybszy. A tu tylko pokazuję dla tych, którzy nie mają na przykład biura z garażami, czy tam mechanika, a mają bazę mobilną, mogą śmiało robić tego glitcha. Dobra, motorki są podstawione, musimy udać się z powrotem do naszego bunkra i wyciągnąć z mobilnego nasze auto. Znajomy se może tu usiąść we fotelu i poczekać. Ja mam tu daleko bazę od bunkra, bo bunkier specjalnie kupiłem tam na tym Wypiździejewie, bo na nowe konto sobie kopiuję pojazdy. Na razie muszę mieć tam bunkier. Miałem tu bliżej o wiele, to byłoby to o wiele szybciej, sprawniej by to szło, no ale... Niestety trzeba latać. Wyjeżdżamy autem, które chcemy kopiować. Tu jak widać puste blachy. Zero numerków. Zostawiamy go w bunkrze. I wracamy do naszej bazy już teraz. Kopiować auta. Wróciliśmy do bazy, udajemy się do naszego pokoju tam mieszkalnego. Teraz tylko wsiadamy na jeden z motorków, dajemy jednocześnie krzyżyk w prawo i gaz. Do góry w prawym okienku widać motorek zniknął, kurwa, gdzie ja wsiadam. Wracamy teraz do bunkra, wsiadamy tam do pojazdu, ale nie wjeżdżamy nim od razu, tylko wsiadamy, żeby blachy się zmieniły. Najpierw musimy wejść do mobilnego na piechotę. Jak ktoś ma, naprawdę mówię, bazę blisko bunkra, można mieć
bunkier na gospodarstwie i tu bazę zaraz bliziutko, tam koło mechanika, to idzie to bardzo sprawnie. No jak ktoś ma bazę, bunkier tu na Wypiździejewie i tą bazę też tutaj, bo też tutaj jest, to też idzie bardzo szybko. Wsiadamy do auta. Tu jeszcze raz pokazuję puste, czyste tablice. Wsiadam, przenoszę nam się te z motorka Faggio. Teraz nie wjeżdżamy, tylko wchodzimy na piechotę. Wychodzimy i dopiero teraz możemy wjeżdżać do mobilnego. Gdybyśmy od razu chcieli wjechać, tam się auto znika i nic z tego nie wychodzi. Chciałem zobaczyć, czy się od razu przeniesie, jednak nie. Przenoszą się dopiero auta po zamknięciu gry. Widać, że to z mobilnego przeniosło się do bazy, ale na końcu filmiku pokażę, że dzwonię do mechanika i zamiast tych dwóch Faggio w bazie mam dwa LG Retro. Kopia jest zapisana, wyjeżdżamy na zewnątrz, zostawiamy ją w bunkrze, wracamy do bazy, siadamy na motorek i znowu strzałka w prawo razem z gazem i tak w kółko. Tyle kopii możecie zrobić, ile macie tam motorków. Maksymalnie 7. Elo. With the